Dzień dobry. I w tym dosyć długim materiale chciałbym pokazać Wam taki mały przewodnik po poszukiwaniach bursztynu i nauczyć Was, na co zwracać uwagę, kiedy może pojawić się bursztyn oraz tak właściwie od czego zacząć tą wspaniałą przygodę. I myślę, że po tym odcinku, po tym materiale będziecie w stanie zidentyfikować pogodę, obejrzeć na kamerkach co, gdzie, jak oraz skompletować odpowiedni sprzęt. I mam nadzieję, że materiał się Wam spodoba. Tak więc zapraszam na małą prezentację po świecie poszukiwań bursztynu. Ok, ludzie, więc od czego zacząć? No, bursztyn jest bardzo fajnym materiałem, takim jubilerskim, szlachetnym. Trochę tak zwanym vintage. Ale no, poszukiwanie jego jest bardzo fajną przygodą. Tylko właśnie, kiedy go szukać? Znaczy, bo generalnie bursztyn łatwo się szuka, ale ciężko się znajduje. I generalnie taką porą na bursztyn, wbrew pozorom, nie są wakacje, ani żadne tego typu ciepła pogoda, tylko od takim charakterystycznym sezonem na bursztyn jest okres od Świętego Szczepana, drugi dzień Bożego Narodzenia, aż do Wielkanocy. I to jest okres, który już tradycyjnie od czasów średniowiecza obowiązuje na wybrzeżu. I wtedy najczęściej po sztormach można ten bursztyn wydobyć. Właściwie to w ostatniej fazie sztormu. I właśnie bursztyn szukamy wtedy, kiedy są sztormy, które powodują wiatry z północy na południe, które wieją właśnie z okolic Zatoki Potnickiej i one właśnie ten cały bursztyn przynoszą na polskie wybrzeże i podnoszą właśnie z dna, kiedy jest fala denna w ostatniej fazie sztormu, w czasie tak zwanej kontry. Kontra jest zjawiskiem pogodowym, które polegającym na szybkim takim odwróceniu wiatru z północnego na południowy. Zdarza się to w ciągu często godziny, dwóch, trzech. I ten wiatr południowy powoduje tą falę denną, która podrywa z dna Bałtyku ten cały śmieć łącznie z bursztynem i pcha go w stronę lądu. I mało tego, bursztyn wcale nie jest ciężkim minerałem. Mówię minerał, bo to w sumie taka żywica jest. I no, nie jest kamieniem ani niczym takim. No, czasami jest nazywany w ogóle żywym kamieniem. No jest żywicą, po prostu żywicą. I ten bursztyn ma gęstość 1,07 grama na milimetr sześcienny, czyli jest naprawdę niewiele, niewiele cięższy od wody, wbrew pozorom. I jak woda jest wystarczająco zimna, słona, to on często nawet unosi się na falach. I właśnie ten bursztyn bardzo fajnie widać w lampie ultrafioletowej. Co właśnie zupełnie odmieniło ten cały sport w latach 90. Ok. Generalnie w sztormie ważna jest tak zwana fala denna, ponieważ ta fala pojawia się w końcówce sztormu, kiedy już jest kontra, to zaraz wyjaśnię, i ona powoduje to, że ten cały syf z dna Bałtyku tak głęboko, głęboko w morzu jest podrywany oraz jest przepychany w stronę lądu. Tą falę poznaje się po takim bardzo charakterystycznym kłapcianiu. Ona jest bardzo taka leniwa i po czterech wyjazdach udało się w końcu rozpoznawać tą falę.
Ona jest bardzo charakterystyczna. Jak jest sztorm, to słychać takie szumienie, takie typowo taki dźwięk jak, no nie wiem, pociąg. Z bardzo, bardzo, bardzo daleka. Później, jak już sztorm się uspokaja, ta fala przestaje falować, tylko już jest bardzo, bardzo leniwa. To znaczy, że bursztyn właśnie może pojawić się na plaży. To zobaczycie po sztormie. Jak już się fale uspokoją, to wtedy te fale zaczynają tak bardzo dziwnie kłapać. To jest charakterystyczne takie kłapanie. I później, jak już po tej fali dennej, może przechodzi do tego swojego stanu normalnego, to znowu zaczyna szumieć w taki normalny, charakterystyczny szum morza. Ale to kłapanie to jest takie bardzo, bardzo charakterystyczne, ale bardzo ciężko opisać je. Po kilku wyprawach na pewno będziecie już w stanie rozpoznać. Tak. I tak. I do obserwacji pogody takim bardzo fajnym portalem jest windy.com, gdzie są pokazywane wiatry na przestrzeni no, kilku dni. To jest bardzo fajnym ułatwieniem, by zauważyć na przykład wiatr z północy na południe. I później na przykład zobaczyć, kiedy będzie kontra. I to bardzo fajnie, kontra bardzo fajnie się szuka, bo widać, że wiatr jest ten, powiedzmy we wtorek o 8 z północy na południe, we wtorek 8 o 11, a na przykład o 12 i 13 zmienia ten kierunek z południowego na północ. Tylko, że po prostu teraz w ogóle nie ma pogody na bursztyn, więc nie mam jak tego pokazać. Ale też warto obserwować falę. Jeżeli tutaj jest czerwono, w sensie, że fale są wysokie oraz na kamerkach widać, że Bałtyk dobija aż do klifu i pokrywa całą plażę, na przykład w Stegnie, jest to bardzo dobry znak. I tylko trzeba czekać, aż Bałtyk się uspokoi, właśnie na taki fajny niebieski kolor. Zaraz wam pokażę jeszcze. A taki kolor to już jest zupełnie super. Wtedy jest. Bałtyk wygląda jak jeziorko i można wejść na drugą, trzecią rybkę. O rybkach też powiem. Ale na przykład jak właśnie już ma takie kolory, to już jest fajnie. Tylko te kolory muszą być tu. I można zweryfikować to właśnie na kamerach. Dlatego też polecam. Polecam bardzo mocno ten portal. No, tylko wiatr musi być w odpowiednią stronę. Teraz wiatry są głównie zachodnie, więc na bursztyn nie ma co liczyć. Dobra. A drugą taką bardzo fajną stroną jest Amber is Awesome. To jest kanał na YouTubie, bardzo fajny, na którym oni właśnie uczą, to jest moje główne źródło wiedzy o bursztynie. Wojtek i pan Piotr. A tutaj, nawet po zapłacie 5 zł miesięcznie na Patronite, mamy różne taką sekcję komentarzy, gdzie właśnie autorzy no, podpowiadają, kiedy można liczyć na bursztyn. Oni są bardzo, bardzo zaawansowanymi poławiaczami i ogromnymi propagatorami tej całej wiedzy o bursztynie. Ja tutaj zblurowałem o te komentarze po to, żeby no nie ułatwiać, za darmożkę nie dawać ludziom tych po prostu porad. Ale warto się tam zarejestrować. Za 5 zł to jest pół darmo, można powiedzieć. Jeżeli mieszkasz daleko
daleko od wybrzeża, tak jak na przykład ja jestem ze Śląska, więc no cóż, muszę wybierać najlepsze warunki, najbardziej pewne na bursztyn, to warto obserwować plaże na przykład z ogólnodostępnych kamerek, czyli na przykład Stegna Plaża, webkamera.pl, czy też Krynica Morska. I widzimy właśnie falę i morze, w jakim jest stanie. I jak już jesteśmy nad morzem, to warto oglądać ptactwo, gdzie po prostu siedzi na morzu. Ptactwo jest w ogóle najlepszym przyjacielem ludzi. Tutaj widać właśnie taką małą plamkę, ale jak na przykład ptactwo siedzi tutaj, to znaczy, że warto się wybrać w to miejsce i tutaj wśród tych gałęzi poszukać, wśród tego śmiecia poszukać bursztynów, ponieważ zwykle zasada jest taka, że ptactwo, no cóż, przeżywa ten cały swój survival non-stop, więc no, ptactwo poszukuje pożywienia cały czas, a skoro ptactwo siedzi na tej wodzie w określonym miejscu, to ono nie siedzi tam bez celu, tylko właśnie no, szuka tych wodorostów i znalazło te wodorosty, ten śmieć, więc należy to miejsce spenetrować w poszukiwaniu właśnie odpowiednich plam, śmiecia, ponieważ zwykle w takich miejscach jest bursztyn. Ludzie zwykle poszukują bursztynu na plaży albo tutaj, nie wiem, w pierwszych 5-10 metrach od brzegu, ponieważ tutaj najłatwiej się szuka tego bursztynu, ale prawdziwą właśnie przygodą jest wejście trochę głębiej w morze i właśnie tam można poszukać tego bursztynu, ponieważ tam jest większa szansa. Zaraz wam pokażę rywki, do czego służą i wytłumaczę wam, gdzie znaleźć największe okazy. Okej. Tutaj mam taką rzeźbę dna w pasie przybrzeżnym Bałtyku. Tu mamy brzeg, tu mamy wodę oraz czym są w ogóle te ryfy? Jak pewnie zauważyliście, jak byliście nad morzem, jak sobie wchodzicie do morza, idziecie, idziecie, idziecie sobie kawałek, po kolana macie wodę i nagle macie. Wchodzicie na mieliznę i macie wodę dosłownie czasami po kostki. To jest właśnie rewa, czyli tak zwana rywka. Pierwsza rywka. Potem idziecie dalej w morze. Macie znowu kolejną, tym razem głębiej wchodzicie w wodę, ale znowu wychodzicie na taką mieliznę, tym razem powiedzmy do kolan, do pasa. To jest tak zwana druga rywka. Później możecie jeszcze pójść głębiej, głębiej, głębiej. Czasami nawet i po szyję w wodzie sobie idziecie prosto, prosto, prosto. No, do Szwecji, jak to się mówi. Ale znowu wychodzicie na kolejną rywkę, tym razem po pas. I to jest tak zwana trzecia rywka. I bursztyn razem ze śmieciem w tych miejscach się osadzają. To jest podobnie jak na przykład złoto w płuczniach do płukania złota, zawsze w tych miejscach pojawia się. I ci wszyscy zaawansowani poszukiwacze bursztynu wchodzą do wody. Na pierwszą rywkę to zwykle wszyscy wchodzą, ale potem jest też druga rywka, no i ta najbardziej ekstremalna trzecia. I w tych dołkach tutaj, które są wypełnione śmieciem, który już nie miał siły dobić do brzegu, szukają właśnie w tych miejscach tych największych okazów bursztynu. I to rzeczywiście
jest największa szansa, żeby te największe okazy właśnie w tych miejscach złowić. I mam nadzieję, że wytłumaczyłem ten element, czym są rybki i dlaczego warto właśnie wchodzić głębiej w morze. I tutaj w tym miejscu należy też przypomnieć o ptactwie. Jeżeli ptactwo sobie gdzieś urzęduje tutaj, w tych okolicach na powierzchni morza, to warto się przejść tam, gdzie urzęduje i przeszukać te miejsca, bo tutaj jest właśnie ten największy bursztyn. Dlatego też właśnie ptactwo jest największym przyjacielem, no największym przyjacielem poszukiwaczy bursztynu, ponieważ pokazuje te miejsca, gdzie najprawdopodobniej tego bursztynu może być najwięcej. Okej, teraz sekcja sprzętu. Ponieważ jak już wiemy, gdzie szukać tego bursztynu, to teraz musimy się dowiedzieć czym. Generalnie polecam wodery neoprenowe. Ja mam zwykłe wodery, takie gumowe, no, które już wytrzymają może jeszcze jedną, dwie wyprawy, ale widać, że już powolutku się kończą. Ale następnym moim zakupem będą właśnie te takie spodnio buty oddychające. Ponieważ one, jeżeli chodzi o utrzymanie higieny oraz utrzymanie wszystkich parametrów, są znacznie lepsze niż takie gumowe, zwykłe wędkarskie. I to właśnie pierwsza rzecz, której potrzebujemy. Drugą rzeczą jest tak zwany kasiorek, czyli ta siatka do poławiania bursztynu. Jak sami widzicie, są różne kasiorki, ludzie sprzedają. To czasami jest nazywany kaszorkiem, kasiorkiem. I sami widzicie, że z roku na rok ludzi, którzy bawią się w to hobby, jest coraz więcej i więcej. To naprawdę polecam. Dobra, już jak mamy wodery i kasiorek, to można sobie jeszcze dokupić lampkę UV na bursztyn, tak zwany szperach. Ja polecam tego typu lampki na akumulator, ponieważ na baterię to wydacie fortunę, ale taka lampka z akumulatorkiem, wsadzacie do taki akumulatorek do plecaka, podłączacie właśnie lampkę i się bawicie. I jak wygląda bursztyn pod tą lampką? Widzicie, właśnie o tak. Taki żółty, seledynowy kolorek. I bursztyny bardzo łatwo właśnie w nocy znaleźć. To ludzie w latach 90. się zorientowali, że bursztyny tak fajnie widać i po prostu to zrewolucjonizowało zupełnie całe poszukiwania bursztynu. Warto też sobie kupić takie budowlane okulary, ponieważ światło z tej lampy jest no, dosyć szkodliwe dla oczu. Ale jak jesteście sami na plaży, to w sumie takie okularki nie są potrzebne, ale jak powiedzmy w tłumie innych poszukiwaczy poszukujecie bursztynu, to no warto się zaopatrzyć w nie. Je to można wszędzie znaleźć. Spójrzmy jeszcze. No i myślę, że. No i właśnie bursztyny właśnie wyglądają w ten sposób. To jest takie żółte, fajne światełko. Bardzo charakterystycznie wyglądają. I na ziemi na przykład wyglądają po prostu jak takie żółte, świecące kropki. Ja na przykład po raz pierwszy jak zobaczyłem te bursztyny, to aż nie wierzyłem. O coś takiego. Żółte jest takim elementem różowego.
Czekajcie, może jeszcze jakieś. O, właśnie, o coś takiego. O, perfekt. Tak właśnie wygląda bursztyn w świetle lampy UV. Piękny, wspaniały widok. I myślę, że na początek właśnie. Właśnie to w sumie to jest cały sprzęt, który poszukujecie, który potrzebujecie na poszukiwania bursztynu. Oczywiście też nie należy zapominać o pewnych zasadach, które w czasie poszukiwania bursztynu, poławiania bursztynu obowiązują. I jedną z tych takich podstawowych zasad, która jest no, respektowana przez wszystkich ludzi, którzy poszukują bursztyn, jest to, że to, co się znajduje wewnątrz morza, jest wszystkich. Każdy może złowić to, co znajduje się w morzu. Nie ma tak, że ktoś sobie zaklepuje jakieś miejsce i koniec, tylko no po prostu, dopóki nie znajduje się to w twoim kaszorku, czyli wewnątrz siatki, to każdy sobie może złowić z każdej plamy, gdziekolwiek. Ale to, co się znajduje w kaszorku, jest już twoją własnością. I to respektują wszyscy. Łącznie z tymi takimi poszukiwaczami, którzy należą, no cóż, do różnych organizacji dziwnych, bo też się zdarzają właśnie tacy ludzie, ale ta właśnie reguła jest po to, byśmy się nie pozabijali w czasie tej bursztynowej gorączki. I to po prostu każdy respektuje. I drugą taką zasadą jest to, że jak już wyjdziesz na brzeg z tym całym kaszorkiem, to jak wysypiesz to na brzeg, to nadal to jest twoja własność i dopóki nie wskażesz tak pewnie, czy tam gestem, czy po prostu odejdziesz sobie od tego twojego złowionego urobku, to ten urobek jest nadal twój. I nikt inny nie może tego urobku dotykać. Po prostu to jest twoja własność i nikt nie może ci grzebać w niej. Dopóki nie wybierzesz sobie tych wszystkich twoich bursztynów, to nikt po prostu nie może ci się wtrynić. Nie, że po prostu zbierasz sobie jakiś bursztyn, wysypujesz, a tu nagle ktoś ci coś próbuje podbierać. Nie, nie może podbierać. Bo może dostać w zęby. I ty też możesz dostać w zęby, jak spróbujesz po prostu komuś, no, ukraść jego własność, jego urobek. Tak więc to są te dwie podstawowe zasady, które należy zawsze respektować. A w morzu, jak to w morzu, nie? Jak się człowiek przy człowieku czasami jest i łowisz w tłumie. Ja na przykład nie lubię łowić w tłumie, tylko wolę się zawsze przejść i poszukać tej takiej swojej plamki. To należy właśnie przestrzegać tych zasad, że no, dopóki jesteś w wodzie i dopóki bursztyn nie znajduje się w twoim kaszorku, to ktoś ciebie może, no, ubiec. Tak to właśnie wygląda. To jest właśnie taka ostatnia moja rada, że jak unikać kłopotów, nie? W czasie, no, łowienia w tłumie i też jak jesteś sam, to też jest taka dodatkowa rada, by no, nie ekscytować się za bardzo tym swoim połowem, ponieważ wtedy możesz natrafić też na jeżdżących różnych ludzi, quadami, nie quadami, samochodami, którzy tobie też mogą sprzątnąć, no, dosłownie sprzed nosa. Ten bursztyn, który sobie sam, albo sam wyławiasz, albo ci mogą, no, podprowadzić tą plamę. Najlepiej sobie robić powolutku samemu. Nie rzucać się w oczy. Nie ekscytować się. Nie robić jakichś tam dzikich śmiechów, chichów i tak dalej. Tylko po cichutku sobie wybierać, ładować bursztyn do plecaka i robić swoje. Dobra. To chyba ostatnia z tych takich moich porad. Okej, tak więc jak sami widzicie, jest to bardzo fajna przygoda, która ma odpowiednie podłoże naukowe oraz kilka zwyczajów, które się już rozpoczęły od czasu średniowiecza i przyjęły się w tej naszej społeczności. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć pełnych kasiorków i
No, do zobaczenia kiedyś po sztormie na naszych pięknych bałtyckich plażach. Trzymajcie się, hej!